Cześć, dziś na Popraw Koronę Nowa Rzeczywistość w praktyce Monika Paliwoda. Monika na co dzień zajmuje się pomaganiem ludziom w rozwoju osobistym. Jej specjalizacją jest pomaganie w przebranżowieniu się, czyli w znalezieniu pracy w zupełnie innej branży. Cześć Monika. Cześć, bardzo mi miło. Mi też bardzo miło i bardzo się cieszę, że rozmawiamy i że udzielisz swoich wskazówek dotyczących właśnie zmiany pracy, zmiany właściwie zawodu. Powiedz proszę, czy to jest w ogóle częsta praktyka? Czy ty się często spotykasz z osobami, które chcą się totalnie przekwalifikować? No moje takie największe doświadczenie to właściwie ostatnie 5 lat, gdzie spotykałam głównie ludzi, którzy chcą się przebranżowić. Takim szczególnym okresem była moja współpraca z firmą Connectis, dla której prowadziłam program przebranżowienia i rozpoczęcia pierwszej pracy w IT. Więc jest to coś, co myślę, że cały czas będzie rosło w skali takiej, powiedzmy, i ogólnopolskiej, i światowej, ponieważ jest to taki trend, do którego też rynek dąży, dlatego że branża IT się rozwija z prędkością niewyobrażalną, a wciąż brakuje specjalistów i to w bardzo różnych obszarach. I czasami się blokujemy tym, że myślimy o tym, że to są tylko takie bardzo techniczne stanowiska, a też pamiętajmy, że w rozwoju takich obszarów czy działów firm, które muszą się rozwijać w IT, to też jest bardzo dużo różnych branż czy sektorów, do których my możemy wejść, nawet jeżeli nie jesteśmy osobami o takich talentach czy predyspozycjach technicznych, także... Wczoraj spotkałam takich swoich znajomych, gdzie chłopak jest aktorem, świetnie w ogóle zna się tam na komputerach i tak dalej. I w pewnym momencie, ponieważ on jest tam z jakiejś małej miejscowości, nie miał etatu w żadnym teatrze, tylko no, takim był freelancerem, łapał tam różne prace, to jego żona namówiła go, mówi, słuchaj, ty jesteś taki super w tych komputerach, może byś po prostu zrobił sobie jakiś kurs programowania. No i sobie, słuchaj, zrobił kurs programowania, pracuje w ogóle jako programista, super go ludzie w ogóle tam lubią w tej firmie, bo oprócz tego, że jest programistą, to jeszcze ma super komunikacyjne... No, oj, a to jest perełka, wiesz, w IT. To jest perełka w IT. No. I wiesz, i ludzie na przykład mają tak, że no, jakieś tam spotkanie trzeba poprowadzić po angielsku z klientem. Głowę w dół, no, to ja będę chętnie. No, a oprócz tego jeszcze sobie tam, wiesz, gra od czasu do czasu. Także to są w ogóle prawdziwe, fajne historie i fajny temat. Jak ja na przykład zajmuję się komunikacją, to mogłabym zostać takim programistą, myślisz? Myślę, że mogłabyś zostać programistą, jeżeli byśmy zrobiły taką pewną analizę i trochę posprawdzały, czy faktycznie to jest dla ciebie dobry kierunek. Ale też są stanowiska, które nie wymagają aż jakby tak dużo umiejętności takich obliczeniowych. I próg, tak zwany próg wejścia, jak my na to mówimy, jest mniejszy, jest prostszy. I na przykład takie stanowiska, od których też często osoby właśnie przebranżawiające się zaczynają, to jest na przykład tester oprogramowania, czyli osoba, która jest bardzo ważną osobą w takim środowisku IT, w zespole programistycznym, ale jakby jej umiejętności czy jej wiedza może być proporcjonalnie mniejsza od wiedzy programista. Dla ciebie myślę, że jest świetną rolą też Scrum Master, czyli osoba, która może być programistą, ale nie musi być. I to jest osoba, która jest takim koordynatorem, takim project managerem, który w metodzie, która się teraz zrobiła też bardzo popularna na szczęście w Polsce, takich zwinnych metodyk, jest osobą, która koordynuje projekt, który dana firma realizuje. Myślę, że cały wachlarz umiejętności i takiego doświadczenia, które masz w takiej pracy przy wielowątkowych projektach, przy tym, że trzeba trochę doglądać różnych ludzi w różnym czasie, że to nie zawsze się może zgrywa, a masz taką umiejętność, żeby to gdzieś połączyć i w fajny sposób jakby ludzi prowadzić do jednego celu, to są takie cechy, które powiedziałabym, że są dominujące, które są bardziej potrzebne, a samej takiej już metodyki, wiesz, pracy w branży, trochę zrozumienia środowiska branżowego czy terminologii branżowej jesteś się w stanie nauczyć po prostu, bo to jest taki potencjał nasz intelektualny, który mamy i się jesteśmy w stanie dużo nauczyć. I dużo, myślę, lepiej jest bazować na takich naszych kompetencjach osobistych, czyli na tym, co trudniej jest zmienić, bo trudniej nam jest pracować nad tym, żebyśmy byli na przykład bardziej komunikatywni, a łatwiej jest się doszkolić troszeczkę, jeżeli chodzi o terminologię i jakieś na przykład nowe narzędzie
nie wiem, program jakiś nawet czasami, czy oprogramowanie, także... No, brzmi bardzo ciekawie. To powiedz, Monika, od czego zacząć? Tak, żeby dać takie wskazówki osobom, które nas słuchają, które być może w czasie COVID-u straciły pracę lub boją się o utratę pracy, bo pracują właśnie w takiej, a nie innej branży, która dzisiaj jest zagrożona, to na co one powinny zwrócić uwagę i od czego w ogóle zacząć myślenie o przebranżowieniu? Jak to w praktyce wygląda? Często jest tak, że pierwsza myśl nasza o nowej branży wiąże się z jakimiś takimi prywatnymi zainteresowaniami albo z jakąś taką pasją, trochę zaniedbaną, bo jest to nasza taka intuicyjna potrzeba, że jeżeli dzieją się złe rzeczy, to szukamy czegoś, co będzie dla nas łagodniejsze, może mniej stresujące, takie trochę korzystniejsze i tak myślimy o tym, że jeżeli sama zmiana może być trudna, bo wymaga od nas dużo zaangażowania, to że ten cel, do którego dążymy, powinien być takim zwieńczeniem tego i dać nam taką podwójną satysfakcję, więc często możemy poszukać w swoich takich no tak naprawdę pasjach czy jakichś zainteresowaniach, w których się czasami okazuje, że na przykład się specjalizujemy, ale w sposób amatorski i jesteśmy w stanie doszkolić się do tego, żeby z tych umiejętności amatorskich pójść dalej. Ale też drugim takim bardziej neutralnym, myślę, trybem jest to, że jeżeli wybieramy sobie branżę, do której chcemy dołączyć, to ważne jest to, żeby zrobić taki rekonesans, żeby dobrze zrozumieć, ile jest różnych stanowisk i czy jakie są stanowiska na takim najniższym poziomie, bo od takiego będziemy zazwyczaj zaczynać. Najczęściej, nie zawsze, ale zazwyczaj, czyli będziemy mieli, jakby musieli w sobie taką gotowość do tego, żeby być początkującym, otworzyć i z tą taką gotowością do bycia początkującym zrobić właśnie rozeznanie, jakie są stanowiska w obszarach tej branży, do której chcemy pójść. I to jest taki pierwszy etap. Jeżeli wybierzemy sobie coś, co nam wpadnie w oko i tak czujemy, że będzie nas to interesowało i spełniało. Drugą rzeczą ważną jest to, żeby wtedy zrobić taką analizę tego, co my już potrafimy i co umiemy, czyli takie zasoby, które już posiadamy. I to, o czym wspominałyśmy na przykład na Twoim przykładzie, czyli i takie osobowościowe cechy, ale też wiedzę, którą mamy, albo doświadczenie, które zdobyliśmy wcześniej zawodowe, ale jesteśmy w stanie je pokazać również w innej branży, czyli te umiejętności, które są bardziej uniwersalne i w momencie, w którym wyjmiemy je trochę z takiego slangu branżowego, okazuje się, że one się sprawdzą również w innym obszarze, tylko po prostu czasami inaczej je komunikujemy. I wtedy możemy na podstawie tych dwóch etapów, czyli tego, jak widzimy, co u siebie mamy, co możemy zaoferować, łączymy to, nakładamy powiedzmy dwa takie koła na siebie z tym, czego potrzebuje nowa branża czy nowy pracodawca, jeżeli sobie wybierzemy konkretną firmę nawet. I wtedy widzimy, jakie mamy części wspólne i czego nam ewentualnie brakuje do tego, żeby zacząć. I czasami się okazuje, że jeżeli mamy tego doświadczenia zawodowego, nie wiem, już nawet 3-5 lat, czyli nie jesteśmy osobami, dla których to jest w ogóle pierwsza praca w życiu, to już mamy jakieś zasoby, które możemy pokazać, które możemy trochę zmodyfikować i na tej podstawie zrobić taką swoją nową ofertę siebie dla nowego pracodawcy, a ewentualne braki możemy uzupełnić poprzez czy szkolenia, czy kurs online. Niektóre branże wymagają na przykład, nie wiem, certyfikacji albo takich uprawnień bardziej formalnych, a niektóre raczej nowych umiejętności czy zrozumienia tej branży, więc wtedy mamy po prostu pracę domową taką, żeby się doszkolić i douczyć. Myślę, że bardzo pomocne jest coś, co też ja zawsze polecałam, czyli żeby poszukać i wśród swoich znajomych, a jak nie mamy, to też gdzieś na zewnątrz, osób, które pracują w tej branży albo w tym środowisku i mogłyby być dla nas trochę albo takim mentorem, albo konsultantem, który pomógłby nam zrozumieć to, co się dzieje w tej branży, trochę wsiąknąć w to środowisko. I jeżeli nie mamy nikogo takiego wśród swoich znajomych, to jest mnóstwo teraz grup, czy nawet na Facebooku grupy są takie społecznościowe, które się organizują wobec na przykład jednego tematu zawodowego czy jakiejś specjalizacji. Dużo jest jeszcze cały czas fora internetowe działają, branżowe, czy magazyny branżowe, więc są takie miejsca, w których możemy sobie pomóc, bo wtedy ta droga będzie po prostu lżejsza dla nas. No trzeba być chyba ciekawym po prostu, najzwyczajniej w świecie. I myślę, że trzeba się otworzyć na to, że ta zmiana może być dla nas dobra, że nawet jeżeli to jest na początku trudne, bo dotknęło nas zwolnienie z pracy, szczególnie jeżeli się absolutnie nie spodziewaliśmy i się nic, no nawet jednego sygnału nie mogliśmy odczytać takiego, że się może coś takiego zdarzyć, więc ta zmiana jest dla nas szczególnie trudna i przejście jakby takiego pierwszego etapu i szoku i niedowierzania
No czasami nawet takiego smutku, który też musimy sobie, na który sobie musimy dać czas, żeby trochę tak się wysmucić i wrócić do działania, to na pewno, żeby się otworzyć na to, że ta zmiana niekoniecznie musi być dla nas zła. Ona jest troszkę wymuszona, ale ona może też nam dać szansę na to, żeby się rozwinąć i żeby też na siebie trochę na nowo popatrzeć, bo jak długo pracujemy na przykład w jednej branży albo w jednej firmie, to czasami się okazuje, że pewna powtarzalność już się pojawiła przez lata w naszych zadaniach i przestaliśmy korzystać z innych możliwości czy naszych umiejętności, które mamy, tylko wciąż gdzieś tam się kręciliśmy wokół tych samych. Także tak, bardzo często, bądźmy dla siebie dobrzy. Tak, bardzo często też to wychodzi podczas tych rozmów, które tutaj prowadzę na kanale, że bardzo często też jest tak, że idziemy, prawda, na studia, nie będąc do końca przekonanymi, czy to jest ten zawód, który chcielibyśmy wykonywać. I potem już w marszu zaczynamy jakąś pierwszą pracę i czasami po prostu idziemy do tej pracy, wcale nie jesteśmy z niej zadowoleni i nie mamy możliwości się zatrzymać, no bo już po prostu są zobowiązania, już jesteśmy właśnie przyzwyczajeni. A jak przychodzi nawet taka siła z zewnątrz, która na początku wydaje nam się no, taką siłą, której my wcale nie chcemy, ale zmusza nas właśnie do tej zmiany, to nagle się okazuje, że ta nowa rzeczywistość może być całkiem fajna. I dobrze, że o tym mówisz. A wiesz co, jak w takim układzie podejść do tematu CV w momencie, kiedy chcemy zmienić branżę? Bo tutaj też pojawiają się takie wątpliwości nawet osób, które piszą do mnie. Jak to pokazać w ogóle w CV, tak? Że nie mam doświadczenia, a jednak chcę pracować właśnie w tej firmie po prostu nie mam doświadczenia, a chcę pracować w tej firmie, bo postanowiłem się przebranżowić. Jak to podkreślić? Co zrobić? Myślę, że dwie rzeczy są ważne. Jedna rzecz jest taka, że jeżeli pracujemy właśnie w jednej branży, czy w jakimś takim środowisku, które czasami albo właściwie często ma swój język branżowy i my jesteśmy przyzwyczajeni do operowania językiem branżowym i wydaje nam się, że wszyscy rozumieją, co my mówimy, a używamy skrótów myślowych, jakichś takich terminów czasami technicznych. Ważne jest to, że w momencie przebranżowienia się, żeby zacząć używać języka bardziej uniwersalnego i pokazać nowemu pracodawcy, którego też jakby no wcześniej sobie gdzieś tam przeskanowaliśmy i wiemy, czym się ten nowy pracodawca czy ta nowa branża zajmuje, żeby pokazać to, co robiliśmy w pewnym języku takim korzyści dla tego nowego pracodawcy, czyli to, że mam doświadczenie w na przykład, nie wiem, organizowaniu dużych eventów, które teraz na przykład się nie mogą odbywać i od kilku miesięcy się nie odbywają, ale to znaczy, że moją umiejętnością jest pracowanie właśnie z wieloma zadaniami naraz, nawiązywanie współpracy z podwykonawcami, dbanie o terminy, dbanie o płynność na przykład płatności dla podwykonawców. I możemy sobie wymienić szereg umiejętności, które niekoniecznie są tylko związane z branżą eventową i dla nowego pracodawcy, który zajmuje się czymś innym, ale mówi, czyli jakby jest tu wachlarz umiejętności, z których można skorzystać, tylko po prostu jakby musimy je przetasować na nowo i jakby potraktować, że to jest nowe rozdanie. Więc na pewno bym w CV zwracała uwagę na to, żeby się skupić jakby na takim pokazywaniu tych umiejętności w nowy sposób. I druga rzecz taka, żeby dosłownie napisać o tym, że tak właśnie podjęłam taką decyzję, że chcę rozpocząć pracę w nowej branży, jakby jestem tego świadoma i piszę to Państwu dlatego, że jakby Państwa firma też gdzieś budzi we mnie duże zainteresowanie i podobają mi się na przykład, nie wiem, rzeczy, które robicie albo, nie wiem, imprezy, które organizujecie czy tematy, którymi się zajmujecie. I można dosłownie napisać o tym, że jakby przechodzimy tą drogę i już wykonaliśmy pewne kroki, tak? Czyli jeżeli ktoś na przykład chciałby pójść do branży IT, to może powiedzieć, że wykonał już, nie wiem, 200 godzin zadań samodzielnych nauki programowania i można to zobaczyć w folderach, które na przykład udostępnia i załącza link, tak? Czyli możemy się pokazać, że wykonaliśmy pewną pracę domową, która zbliża nas do tego kierunku, bo pamiętajmy, że nawet przed jeszcze kryzysem i przed tą trudną sytuacją cały czas pracodawca wybierze osoby aktywne i takie szukające, niż osoby bierne. I to będzie zawsze. I teraz jakby teraz nasza aktywność jest jeszcze bardziej ważna, ale też możemy to wykorzystać, bo sytuacja, w której się znaleźliśmy, też w niektórych osobach spowodowała pewien paraliż. One się po prostu wycofały i czekają. Trochę obserwują, trochę się boją i to jest jakby też, myślę, że dosyć duża grupa.
Ale jeżeli my podejmiemy pewną aktywność i taką wykażemy swoją gotowość do tego, żeby się nauczyć, żeby wdrożyć się do nowych zadań, to myślę, że to też zostanie zauważone. I też bym do tego zachęcała, jeżeli ktoś ma jakieś trudności może albo nie jest pewien, a przechodzi też przez taki proces przygotowywania swojego CV czy profilu LinkedIn, który też jest dużym, osobnym tematem, do takiej aplikacji, no to też możemy jakoś wskazać kontakt do mnie. Jeżeli będziesz chciała, to ja mogę skonsultować, jakby nie będę wykonywać całego CV dla kogoś, ale po prostu mogę dać notatki na tym, co jest. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać, to mogę takimi notatkami na CV pomóc. Super, to bardzo miłe z Twojej strony. Także jeżeli ktoś chce się przebranżowić i ma wątpliwości, czy jego CV dobrze uwypukla umiejętności przydatne w tej nowej branży, to Monika bardzo chętnie naniesie swoje komentarze. Bardzo, bardzo Ci za to dziękuję w imieniu słuchaczy, bo to właśnie ważne, żeby gdzieś tam tutaj sobie pomagać, korzystać właśnie z wiedzy i umiejętności specjalistów w tych dziedzinach. Też zahaczyłaś o taki, myślę, ważny wątek tej aktywności WS, bierności. Powiedz proszę, jak pracodawca w ogóle podchodzi do takiego delikwenta, do takiego kandydata, który przychodzi i właśnie mówi, że on się chce przebranżowić. Czy bać się takiego właśnie pracodawcy, czy raczej on jest bardziej przychylny, a jeśli tak, to z jakiego powodu? Jak to wygląda? Ja myślę, że dużo zależy oczywiście personalnie od osoby, z którą takie spotkanie się odbywa, ale pamiętajmy też, że będziemy prawdopodobnie kierować swoje ruchy tego przebranżowienia do branż aktywnych, bo jakby moja sugestia jest taka, żeby jednak, jeżeli dokonujemy przebranżowienia, to do branż aktywnych, a nie takich wygaszających się. Więc to są obszary, które cały czas się rozwijają i potrzebują ludzi do pracy. Więc będą mogli na nas patrzeć z pewnym zaciekawieniem i będą się nas wypytywać o różne rzeczy, bo nawet w taki ludzki sposób to jest cały czas ciekawe dla drugiego człowieka, co się wydarzyło takiego, że chcesz dokonać takiej zmiany. Jeżeli te zmiany są jeszcze jakby z dwóch biegunów różnych, to tym bardziej to bardzo ciekawi. I ja miałam na przykład też, właśnie współpracowałam z dziewczyną, która chciała zostać programistką, a była już, no myślę, że chyba 12 lat pracowała jako rekruterka. Czyli wykształcenie takie psychologiczne na pograniczu HR-u, doświadczenie, myślę, że no, ciągłe zawodowe właśnie w rekrutacji. I przychodzi i mówi, będę programistką i to jeszcze w takim dosyć trudnym języku jak Java. I mówię, okej. Okay. I w momencie, w którym zaczynasz z nią rozmawiać, to widzisz, że z jednej strony wykonała właśnie ogrom tak zwanej pracy domowej, czyli już dużo zrobiła, żeby poznać to środowisko, żeby poznać ten tryb pracy. Ma już dużo wiedzy takiej podstawowej, którą zdobyła sama. Jakby widzisz, że te kolejne kroki, które ona już ma na przykład zaplanowane, bo ci o nich mówi, są faktycznie przemyślane i że ona to konsekwentnie realizuje. I sobie taki pracodawca wtedy myśli, okej, czyli jakby ona do tego dąży i to osiągnie. I teraz jest pytanie, czy ona to osiągnie w moim zespole, czy w zespole innej firmy. Więc jeżeli pokazujemy tą aktywność i to, że my faktycznie dużo, dużo pracy w to wkładamy i dużo energii, to myślę, że cały czas bardzo się wyróżniamy, bo mimo tego, że się właśnie dużo mówi o tym, żeby się w rekrutacji pokazać z aktywnej strony, żeby pokazać coś czasami nietypowego, żeby czasami tą aplikację przygotować trochę inaczej niż inni, to cały czas niedużo osób z tego korzysta, więc każdy, kto zacznie trochę gdzieś od innej strony, to bardzo, bardzo się wyróżnia, więc myślę, że pracodawcy z dużą przychylnością na to patrzą, z dużym zaciekawieniem i w momencie, w którym jesteśmy świadomi tego, że tą decyzję o zmianie zawodu czy branży chcemy zrealizować, to stajemy się po prostu takim partnerem do dyskusji i możemy sobie na wspólnych, już nowych zasadach taki rozwój zawodowy gdzieś zaplanować. Super. A powiedz, jakie w tej chwili zawody są na topie? Czy gdzie są potrzebni pracownicy? O jakich branżach warto pomyśleć? No w kontekście też kryzysu, który panuje na świecie obecnie.
Myślę, że jedna ważna rzecz, jeszcze, którą bym też chciała zaznaczyć. Tak. W każdym momencie, w którym znamy język angielski, to naszym rynkiem pracy teraz jest Europa i świat, ponieważ mnóstwo firm rozpoczęło pracę zdalną, to znaczy, że można być pracownikiem zdalnym również z innego kraju. I w środowiskach międzynarodowych my nie musimy już tam fizycznie być w Madrycie czy w Oslo i możemy to robić od siebie z domu, więc też pamiętajmy o tym. I na przykład takim ogromną bazą takich ogłoszeń jest też LinkedIn, w którym bezpłatnie właściwie można, jest bardzo duża wyszukiwarka ogłoszeń, możemy tam poszukać. Więc to też bym chciała zaznaczyć, żebyśmy pamiętali, że nam się paradoksem tego, że bardzo dużo firm się przeniosło do online, czy różne swoje działy przenieśli do online, to też nam się troszeczkę te możliwości paradoksalnie zwiększyły, bo oni są gotowi na to, że my możemy pracować z domu, bez przeprowadzki. Branże, które na pewno się rozwijają, to IT, ale w takim szerokim ujęciu, na przykład sprzedaż internetowa, czyli e-commerce. I możemy tam zajmować bardzo różne role, bo my nie musimy programować od tyłu tego, jak ten sklep funkcjonuje. My możemy być fotografem, który będzie robił zdjęcia tych produktów, możemy być grafikiem, który będzie robił stronę taką graficzną, estetyczną, wizualną, nie wiem, sklepów na przykład, czy produktów. My możemy być odpowiedzialni za obsługę klienta, która też się dzieje online, na mailu, no, przez telefon. I więc jakby jest bardzo dużo różnych aspektów, które my możemy sobie wybrać w takiej branży, więc myśląc o IT, chciałabym po prostu też zachęcić do tego, żeby nie myśleć o tym, że to jest, znaczy, że jesteśmy programistą, tylko to znaczy, że to są sektory, które się rozwijają po prostu w produktach takich albo wirtualnych, albo na przykład w sprzedaży internetowej, więc to jest na pewno jeden obszar. Drugi, myślę, trochę na drugim biegunie, czyli taka praca z człowiekiem, czyli takie zawody czy obszary wspierające, psychologiczne, terapeutyczne. Bardzo dużo na przykład w Trójmieście też ja obserwuję, jest ogromny rozwój i napływ też firm międzynarodowych. Oczywiście teraz to się też troszeczkę pozmieniało, ale pamiętajmy, że się zaczyna też robić bardzo duże środowisko międzynarodowe w Polsce. I na przykład jest dużo dzieci dwujęzycznych, które na przykład mają trudności z adaptacją, więc też na przykład, nie wiem, logopedzi dziecięcy wyspecjalizowani w dwujęzyczności dzieci. Czyli bardzo jakieś specyficzne obszary, ale też żebyśmy się nie obawiali tego, że wszyscy teraz musimy się po prostu przekierowywać do branży online, bo z drugiej strony taka praca wspierająca człowieka, czy dziecko, czy dorosłego, to są też cały czas obszary, których bardzo potrzebujemy, bo jest z jednej strony niedobór takich osób, a te osoby też, które pamiętajmy, które są, to jakby nie są w stanie jakby też sobie jakby tych wszystkich potrzeb, które się dzieją teraz, takich jakby związanych z kryzysem, też zaspokoić. Więc to będzie cały czas też obszar, który będzie potrzebował nowych ludzi. Oczywiście zupełnie inne tutaj predyspozycje musimy do tego mieć i inną motywację, ale to jest cały czas też obszar dla humanistów, czy takich osób, które się czują dobrze w takiej bezpośredniej pracy z drugim człowiekiem, to myślę, że to też jest taki ważny kierunek. Super, to ciekawe w ogóle ten wątek też ludzki, w sensie te miękkie takie umiejętności są szalenie istotne. A czy pamiętasz może jeszcze ten kryzys 2008 roku? Czy tam obserwowałaś podobne może zjawiska, jeśli chodzi o rynek pracy, właśnie przebranżawianie się, masz zupełnie inne jakby wspomnienia, doświadczenia? Czy widzisz jakąś analogię? Czy te kryzysy po prostu na rynku pracy wyglądają podobnie? O to chcę zapytać de facto. Myślę, że ten kryzys był inny, ponieważ też gospodarka była w zupełnie innym momencie. To jest na tyle duża różnica w tym, jak się rozwinęły, w ogóle pojawiły się nowe stanowiska, zawody nowe, które nie istniały wtedy, bo teraz można być specjalistą do spraw social media i prowadzić za pieniądze profile na Facebooku i na Instagramie i no nie było czegoś takiego kiedyś, a to jest ogromny, teraz ogromny rynek, który też, ja się czasami śmieję, że jak się powie, nie wiem, rodzicom, że się za pieniądze prowadzi komuś profile na Facebooku, to niektórzy mówią, ale co to jest za praca? Na czym to polega? Bardzo trudna, wbrew pozorom. Tak, bo zaczyna to być już takie trochę abstrakcyjne i nie wygląda jak praca, chodzenie do pracy, a z drugiej strony też to, co teraz się dzieje, myślę, że dało nam takie poczucie, że cały świat został dotknięty tym kryzysem i to w taki
no niewyobrażalny wręcz sposób to, że zostały zamknięte granice, że ruch został zamknięty pomiędzy krajami, więc myślę, że to dodało jeszcze jakby takiego uczucia, którego nigdy nie doznaliśmy, jakby no dla nas, dla naszych pokoleń to jest pierwszy raz coś takiego, że po pierwsze nie można wyjść z domu, co wydaje się niewyobrażalne wręcz, to, że nie można pojechać do innego kraju, no my też już jesteśmy wychowani w momencie, w takich czasach, że można się przemieszczać swobodnie, więc to myślę, że ten kryzys różni się tym, że on jest nie tylko gospodarczy, ale on jest w dużym mierze takim kryzysem emocjonalnym, czyli on nas bardzo mocno psychicznie i emocjonalnie wyczerpał i dotknął nas też właśnie w taki sposób wybijający nas z równowagi nie tylko właśnie finansowej, tylko też z naszej takiej kondycji psychicznej. I dużo dał wątpliwości, bo zaczęliśmy odczuwać pewne zagrożenie o nasze zdrowie, którego też nie mogliśmy za bardzo zobaczyć, czyli ten wróg był niewidoczny, czy jest cały czas, ale wiemy, że jest, więc też takie, myślę, zaczęły nas dotykać uczucia wcześniej nieznane, czyli taki niepokój, którego troszeczkę nie umiemy sobie wytłumaczyć, więc myślę, że ten kryzys jest bardzo specyficzny i też wymaga od nas no, takiego dodatkowego wysiłku, żeby z niego wyjść obronną ręką. Nawet jeżeli on trwa dłużej i nawet jeżeli ta stagnacja, która mogła nas dotknąć ze względu na brak pracy, może trwać dłużej niż byśmy chcieli, i to zaczyna być trudne, to tym bardziej myślę, że trzeba poprawić właśnie koronę i ruszyć do działania, bo jakby jest to, no bardzo, bardzo wymaga dużo aktywności ten czas teraz. I bardzo bym zachęcała do tego, że nawet jeżeli komuś jest trochę ciężko, to gdzieś się albo spróbować z kimś skonsultować, albo gdzieś sobie takiej pomocy nawet psychologicznej trochę zasięgnąć, ale żeby starać się wrócić do równowagi i do działania, bo to jest bardzo ważne, żeby gdzieś nie popaść w tą stagnację i nie pomyśleć o tym, że to czekanie to jest nowe normalne, bo to nie jest. To jakby czekanie nie jest teraz, myślę, dobrą reakcją. Także bym bardzo zachęcała do tego, żeby próbować na różne sposoby wrócić do działania. Bardzo się cieszę, że to mówisz, bo też takie jest przesłanie tego profilu. Budujemy wspólnie nową rzeczywistość, chcemy, żeby ona była lepsza, no ale musimy działać. Bierność niestety nie doprowadzi nas donikąd. Ja mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, że każda zmiana na początku wydaje nam się oczywiście trudna, bo gdzieś tam wysadza nas z tych butów wygodnych, prawda? Ale na koniec dnia okazuje się, że ta zmiana przynosi naprawdę dużo dobrego i ja życzę wszystkim, którzy nas słuchają, żeby to dobre przychodziło, ale też trzeba temu dobremu trochę pomóc. Znaczy trzeba się ruszyć, trzeba działać, trzeba próbować, bo wtedy to przyjdzie. A tak jak mówisz, Monika, jeżeli będziemy czekać tylko, no to właściwie bardzo dużo może nas wręcz ominąć. Ominąć, tak. Także bardzo, bardzo Ci dziękuję za świetną rozmowę. Bardzo dziękuję. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie kanał, komentujcie i zadawajcie pytania. Czekam cały czas na Wasze propozycje też rozmów. I korzystajcie z tego, co tutaj mówimy. Idźcie do przodu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć Monika, pa, pa. Cześć.